Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Muszę opowiedzieć Wam, co się stało w sobotę. W sobotę, czyli w ten weekend, byliśmy na urodzinach u kuzynki Oliwki. Przyjechaliśmy do domu, położyliśmy się spać. Wtedy Stasiek zaczął wygłupiać się z Dawidem. Wiecie, mieli wojnę, jakąś bitwę i tak dalej. Ja leżałam sobie grzecznie za nimi, aż nagle Stasiek rzucił się z całej siły do tyłu. To nie było specjalnie, bo to była zabawa, tylko że pech tak chciał, że on głową swoją idealnie trafił w moją twarz. I tutaj mam jeszcze tego efekt. Nawet jak mówię do Was, to czuję, że tak mówię jakby niewyraźnie, mogę się trochę seplenić, bo mam całą spuchniętą wargę. Ogólnie nagrałam filmik, który Wam tutaj zaraz też pokażę, jak to wyglądało dzień po uderzeniu. I teraz też się znowu seplenię. Nagrywam pierwszy dzień po uderzeniu, tak jakby mam strasznie, ale to strasznie opuchniętą tą wargę. Tutaj mi naprawdę tak wybiło strasznie. Zobaczcie, jak to strasznie wygląda. Tutaj tak samo mam aż przebite, tak jakby na wylot. Ciężko mi się gada. Masakra jest i pewnie jak już nagrywam ten taki prawidłowy filmik, może wyglądam lepiej, a może jeszcze gorzej, ale dzisiaj to powiem Wam, że ciężko mi normalnie funkcjonować. Zobaczcie. Więc jeżeli ktoś kiedyś chciałby powiększać usta, to Stasiek oferuje swoje możliwości. Więc sami widzieliście, że no nie wyglądałam za ciekawie, dosłownie byłam cała opuchnięta, już nie tylko usta i tutaj ten podbródek, broda, tylko cała, oczy, wszystko dosłownie. Mieliśmy taką akcję ratunkową, że ja normalnie nie sądziłam, że moje dzieci są tak pomocne i byłam z nich tak dumna. Oliwka to dosłownie latała w kółko, przynosiła mi papier ręcznikowy, ja siedziałam w łazience z chusteczką i dosłownie mi leciała z tego krew. Ja nie chcę Wam tego pokazywać, bo ja mam strasznie rozciętą wargę tam jakby od wewnętrznej strony, pokazywałam to chyba na tamtym filmiku, ale nawet mały Staś przejęty tą całą sytuacją latał do zamrażarki po lód, żebym sobie przykładała i wiecie, żeby mnie to mniej bolało. Ja myślałam, że jak przyłożę tym lodem, to ta opuchlizna mi wcale nie wyjdzie, ale no tutaj ewidentnie to wygląda, jakbym sobie powiększyła usta i mało tego, mam rozcięte z wewnątrz i tutaj z zewnątrz jakby przeszło to przez te moje zęby na wylot, bo ja zobaczcie, tutaj też mam taką rankę. No, nie wygląda to dobrze. Nie maluję teraz ust, jakby cały czas nawilżam. Na początku to ja pierwsza moja myśl, Boże, jak ja będę nagrywać, co ja teraz zrobię i normalnie nie wiem, ja cały weekend nie wstawiałam filmów, bo ja teraz już jeszcze niewyraźnie mówię, czuję jakby to było w ogóle takie zdrętwiałe, jak ja bym tego w ogóle nie czuła, wiecie? Ale nie, no mówię, muszę nagrać, powiedzieć, co się stało w ogóle. No i żebyście wiedzieli, co się u nas mniej więcej dzieje. Oliwcia, było strasznie? Tak. Bałaś się trochę o mamę? Ja płakałam. Ale pomagałaś dzielnie. Najlepszy to był Dawid, bo on się śmiał ze mnie, że wyglądam jak jakiś potwór, bo ja na początku, od razu jak to tak mi opuchło strasznie, to wyglądałam mniej więcej... tak. Dosłownie tak. Ale teraz mam porównanie, że nigdy ust bym nie chciała powiększyć, pasują mi tak, jakie mam i w życiu nie wpadnę na ten pomysł, ale nie, no boli mnie to, strasznie mnie boli, mam nadzieję, że to mi szybko, szybko przejdzie, Oliwka? Dlatego... Co? Oliwka? No, Oliwka się ze mnie też śmieje, że niewyraźnie mówi, że się seplenie, ale to naprawdę mi to przeszkadza. Musi mi to przejść do weekendu, dlatego że będziemy nagrywać specjalny challenge na 50 tysięcy subskrypcji. Może ono się jeszcze do tego weekendu nie uzbiera, ale ja już będę miała w zanadrzu, ten filmik będzie czekał, więc... czekajcie, bo naprawdę będzie super challenge. No nawet się teraz tak nie mogę uśmiechnąć do Was jak zawsze, że tak... bo to mnie boli. A jak tam Twoje ząbki? Wyszedł już jeden? Oliwka też straciła dwie dwójki i właśnie jedną, nawet z pomocą Staśka, więc chyba musimy mu wymyślić jakąś karę. Głową. No właśnie, to jest cały Stasiek. Jako, że to będzie taki luźniejszy odcinek z wyjaśnieniami, to teraz chciałabym zrobić coś razem z Oliwką i otworzyć jakąś paczuchę od widzów, a mamy takie trzy i są naprawdę ogromne, więc teraz wybierzemy sobie jedną, zobaczymy, kto nam co wysłał, co tam będzie w środku.
No i potem wieczorkiem nagrywamy kolejny odcinek, bardzo fajny, mam nadzieję, że Wam się spodoba, będzie na pewno na dniach na kanale, więc my lecimy wybierać. Niedawno w sumie odebrałam Oliwkę ze szkoły, tutaj jej plecak cały podobno, są jakieś prace domowe, ale oprócz tego przyszła do nas dzisiaj paczucha i chyba zabierzemy się za nią od razu. Jest mega ciężka, naprawdę jest mega ciężka, słuchajcie, i zobaczymy, co tam się kryje w niej w środku, jestem mega ciekawa, coś tam lata, coś tam fruwa, więc otwieramy. Lady będzie pilnowała, żebyśmy dobrze otwierały i zobaczcie tutaj w ogóle, jak Stasiek z Oliwką udekorowali naklejkami łóżko, tak żeby Lady tutaj miała swój przytulny kącik i niedługo będzie też challenge z tą panią, z tą Lady, naszą kochaną łobuziarą i z innymi pieskami. Oczywiście mówię tutaj o naszych psiakach, znaczy w sumie babci psiakach, które są... Ojech! Które są psiakami Oliwki również, więc czekajcie. Paczucha przyszła do nas z województwa lubelskiego, słuchajcie, bo zerknęłam sobie na znaczek, nie ma nadawcy, więc to naprawdę będzie tajemnicza paczka. I poczekajcie, żeby z dobrej strony otworzyć, to ja sobie tutaj już ją roz... Miałeś nie patrzeć. Matko, ile tam jest rzeczy! Zobaczcie tylko, podejrzyjcie razem z nami. No nie, po prostu, ale będzie otwierania. Rozrywamy całą. Mogę i będziemy... losować? Dobra, będziemy losować, proszę bardzo. Co tam wylosowałaś? Breloczek z pieskiem. Ej, zaraz, bo, słuchajcie. Co to? On tu ma latarkę, ale to jest super! Mega! Pokaż. No powiem Wam, że ten bryloczek to jest jakaś rewelacja. Nigdy takiego czegoś nie widziałam i ja sobie teraz wylosowałam, słuchajcie. Daj. O, to jest to nowe! Tajny agent Świniak, proszę Państwa. No to jest nowe. Jak nowe? No to jest stara, ta bardzo stara. Czyli to jest pierwsza seria? Tak. To jest pierwsza seria Świnki? To jest pierwsza seria. Czyli okazuje się, że mamy pierwszego prosiaka z Milka Secret Boxów i Skajka, kochanego. Teraz Oliwka, losujesz ty, proszę bardzo. Ale oczywiście Oliwka Pierwszy. Ej, ja w życiu, powiem Wam, w życiu nie widziałam tych figurek. Dlaczego to mi się nie chce wyostrzyć? Ale to, jeżeli to jest pierwsza seria, to my, uwierzcie, że poszukujemy jej bardzo, żeby otworzyć tak jakby, bo nigdy tego nie otwierałyśmy tej właśnie pierwszej serii. Ale Oliwka już tam dojrzała. Pierwszy padi, słuchajcie, no czemu się nie chce wyostrzyć? Poczekajcie, o, teraz będzie? Jest, pierwszy padi. Teraz przyszła moja kolejna losowanie i ja sobie tutaj wyjęłam woreczek z Moji Popsów i w tym woreczku oczywiście jest coś schowane. Co to jest? Jeszcze tutaj są. Co to jest? Mamy też, zaraz, mamy, o, wysyp na Darliwkę. Co? Na mnie? Dlaczego? To jest fajne, takie skórze. Ale powiedzcie mi, co to jest? Co to są te patyczki, bo one wyglądają naprawdę super. Ciekawe, co tutaj będzie. To ładne. Dawaj, Oliwka, pokazuj, co tam jest jeszcze. O, wow. Czy to są słuchawki? To działa? No chyba działa. I mamy piękną bransoletkę jeszcze. To jest moja. Dobra, niech będzie twoja. Ale te słuchawki, słuchajcie, są z jednorożcami. To na łokcie jest dla mnie. Na łokieć. Zobaczcie tylko, jakie śliczne są te słuchawki. Piękne te koniki. No jednorożce w końcu. Ale wy mi powiedzcie, co to jest? Do czego to służy? Bo to jest mega fajne, mega milutkie. Mama, tak jakby z takiego filcu. Mogę teraz ja losować? Oczywiście, że możesz ty losować. Co tu jest? Ale ja to otwieram. Ale ja muszę to... Dla Stasia! Dla Stasia to jest, słuchajcie. Ja podejrzę, zobaczymy. Dla Stasia to jest dla mnie. Stasiu teraz śpi, więc on tego teraz nie otworzy aktualnie, ale jak tylko wróci do domu, to nagram to na Instagramie, jak on to otwiera. Marzyłam. I jaka jest jego reakcja. Mamy tutaj jakiegoś Popita, znaczy fidget toysa. Co to jest? Pokaż, Oliwka. To się jakoś rozsuwa, przesuwa. A to nie jest coś na zasadzie tego kręćka? Nie, to jest fidget toys. No ja wiem, ale to nie jest takie jak spinner, czy coś w tym stylu? Nie. Nie? Myślisz, że nie? Ale jaki tak ładny. Kręci. Naprawdę? Aha. No dobra. Nie, no ale nie wierzę, że mamy figurki z pierwszej serii. Losujemy dalej. Ja przepraszam. Ja losuję dalej i nie patrzę, słuchajcie. O,
owieczka, jaka słodziutka! I ona jest taka jakby wielkanocna, ja normalnie to wkładam do naszych ozdób wielkanocnych i sobie to gdzieś postawimy, jak będzie Wielkanoc. Ja do Oliwki teraz mówię, teraz ty losuj, ale Oliwka oczywiście wyciąga to, co jest największe. Moje to jest. Gra o tort. Słuchajcie, gra o tort i na czym to polega? Nadchodzi czas wypiekania, upiecz, udekoruj i zwyciężaj. Zobaczymy, czy to jest na pewno ta gra o tort. Tak? Tak. Mamy jakieś karty, więc tutaj będziemy musieli piec. Są jakieś łyżki i tak dalej, zobaczcie sobie, co tutaj jest z tyłu. Powiem wam szczerze, że nigdy w tą grę nie grałam, nawet jej nie widziałam nigdy, ale na pewno z Oliwką zagramy i ja tutaj, słuchajcie, wyciągam piękne naklejki z kociakami. To jest moje też. Proszę bardzo. Ty to schowaj przed Staśkiem, Oliwka. Tutaj mamy jakiś wycinek z gazety. I co tutaj mamy? Tutaj jest, są pieski jakieś. Daj. Piesiule, dobra. O, wow! Piękna, kolorowa gwiazdka, własnoręcznie robiona. Ty kilka razy wyciągałaś. Przepraszam, to jest prawda. Niesprawiedliwe, więc teraz oddaję losowanie Oliwce. No i jeszcze raz ja. Dobra, Rubble. To jest, słuchajcie, Rubble z Psiego Patrolu. Bardzo go lubimy, ja go uwielbiam, naprawdę. To jest... Ja wiem, jak to się nazywało, słuchajcie, ale ja nie pamiętam. Oliwka to kiedyś miała, to jest jakiś królowa po prostu. Bardzo piękny to jest ten konik. Uuu, latareczka, akurat tutaj... 44 kody. Ej, zobaczcie, do góry. To chyba jest za 44 bardzo, kody. Bardzo możliwe, bo miałyśmy coś takiego podobnego właśnie z magazynu 44 a to koty. Co to jest? Zaraz obczajmy, ale chcę pokazać, że zobaczcie, jak na górę to świeci góra, a jak sobie teraz cyknę na dół, to świeci dół. O, to się chyba nie przewala. Co się... Tak, to się nie przewala. To się nie przewala, tak jak Oliwka stwierdziła. Zaraz wam pokażę. Taki słodki piesio, który jak go pukniemy, to on się nigdy nie przewróci, bo jest na takiej jakby podkładce, że on się będzie bujał. Fajne to jest. Oliwka zrobiła teraz ostatnie losowanko. Nie, ej, oszukista! Tutaj były naklejeczki na zeszyty. Na pewno nam się przydadzą, bo będziemy jeszcze układać książki w okładki. I zobaczcie, zobaczcie, co ona robi. Wyjmuje, nie pokazuje. Co ty sobie wyobrażasz w ogóle? Pokaż, brokaciki tutaj mamy jakieś. Nie, to albo są kuleczki. Cekinki, brokaciki. Jakie ładne. Ale tutaj są numerki, więc ej, myślę... Ej, to jest z bajki? No to jest jakiś królik, ale no chyba z bajki, no nie? Trzeba to wyostrzyć. No to... Ziup, ziup, ziup. Teraz widać. Co to jest? Króliczek jakiś. Oliwka oczywiście nie pokazała wam, że mamy tutaj też taką fajną linieczkę i jeszcze takie fajne, filcowe, mięciutkie. Kolejny brokaci. Przyklejanki. Zobaczcie, jestem razem brązowy. Ale tutaj jest trójka, więc tutaj się kryje jakieś zadanie dla nas. To jest kosmiczna świnka. Ale kosmiczna. Ale jak? Ale ona... To my co nie... to? My nie miałyśmy kosmicznej świnki, bo ona tak ładnie wygląda. Mieliśmy. Nawet... Ja nie pamiętam. Ale. Oj, to jest jakieś zadanie tutaj chyba. Tutaj normalnie jakieś zadanie będzie dla nas. Oliwka wyciągnęła tutaj coś takiego podłużnego. Jest to ciężkie. Coś tam mogę lata. Powiedzieć? I pisze tutaj jestem Daria mniejsza. I Oliwka. Jestem mniejsza. Proszę. A tymczasem ja sobie wyciągnę kolejną rzecz. I tutaj mam jakieś radyjko, czy coś w tym stylu. Have me. O, wow. No to już na pewno musimy schować przed Staśkiem i to bardzo, bardzo mocno. Poczekaj, jest fioletowy. Fioletowy zakrywać. Co? Czemu ona chce zakrywać mój ulubiony kolor? Halo? Gumeczka. Kto jest w team fioletowy? Pisze. Kto jest w team? Zielony? Ja. Zielony? Ja. A w jakim ty jesteś teamie? Zielony. A ja we fioletowym. I co? Zobacz, to zrobimy głosowanie, słuchajcie. Piękna gumeczka jest wyostrzona, Oliwka. Ale słuchaj, teraz robimy głosowanie. Chodź no tutaj, chodź no tutaj. Piszcie w komentarzach, kto jest w teamie fioletowym, a kto w teamie zielonym. Jak ja wygram, to dostaję 70 kuszek Pet Shopu, a jak ty wygrasz, to wygrywasz. Ale ja nie chciałam zakładu, tylko chciałam wiedzieć, w jakim teamie koloru są nasi widzowie. Co tutaj mam? To jest jakiś klej? Pinuj, Stasiek uwielbia. Ej, ty to jesteś jak... Zobaczcie ją, jaka youtuberka! Już wie, że będzie trzeba zasłonić ręką, żeby się coś wyostrzyło. No, chyba twój kanał już jest blisko, co? Tak. Minionek! Powiem wam, że pogadałam trochę do was.
i cały czas mnie tak bolą te usta, tam sobie cały czas zębami jakby zahaczam. Teraz losuję ja. Oliwka wyciągnęła, przechytrzyła mnie i wyciągnęła coś następnego, ale ja sobie tutaj otwieram i wyciągam jakąś paczkę w pięknym papierze, takim jakby wiecie wodnym, z kropeczkami złota. Nie, to otwieram ja, bo ty otwierałaś tamto. Nie bądź taka. Ej, ja jestem poszkodowana, ja jestem dzisiaj uszkodzona. I ja już, jestem mniej. Ja już się martwiłam, że Oliwka z Dawidem będą musieli prowadzić ten kanał, ale jednak dam radę. I słuchajcie, zaraz ja to otwieram, bo to jest mój los. I uwaga, ziu. O matko, mamy jeszcze prosiaka z tej serii owieczkowej, jaki on jest super. Zobaczcie, jaki słodziak. Wiecie co? To jest chyba z tego, poczekajcie, jak to się nazywa? Piszcie w komentarzach, ja całkowicie zapomniałam, ale nie na nana surprise. Mamy kolejne te mięciutkie patyczki i lalę taką, zobaczcie. Ale ma niebieskie oczy. No i ja się ciągle zastanawiam, gdzie to jest, gdzie to jest. Właśnie jak to się nazywa, cały czas się zastanawiam. Słuchajcie, mamy też kolejnego Skajka. No. Razem pokażemy. Mamy Skajka pięknego. O, i to mi się podoba. Wysyp na Oliwkę. Gotowa? Tak, o, no dobra, to słuchajcie, wysyp na Darliwkę, wysyp na Oliwkę. Ruszamy. Ja już widzę, co mam wysypać, a ty? Chyba to samo, dobra, to samo będzie. To najpierw ja? Proszę bardzo, ja się schylę. Gotowa jestem? Ła! Wszystko zostało na głowie! Ja teraz pięknie ta udekorowana. Tak, i to są, słuchajcie, oczka. Ej, a może my możemy to na to przyklejać, jakieś węże robić, czy coś w tym stylu? Słuchajcie, może to tak być. Magiczna sól do kąpieli. Wsyp magiczną sól do wody i obserwuj, jak bajecznie zmienia się jej kolor. Oliwka teraz pokazuje jakieś superowe małe kuleczki. Poczekaj, do góry, o! Mięciutkie. Trzeba się otrzepać, słuchajcie, kochani, żeby jakoś wyglądać, oprócz tego, że mam całe spuchnięte usta. Fajne. Oliwka tutaj, oj, coś wypadło, ale tutaj w tym pudełku mamy jeszcze taki jakby rzemyk i więcej tych superowych kuleczek. Tak. Mamy tutaj jeszcze jedną dużą rzecz, ale zanim to wyjmiemy, to słuchajcie, tutaj mam jakieś holograficzne coś, co właśnie chyba mogę nawlec na te żyłki. I Oliwia oczywiście się łapie za to największe, jak zawsze. Dla Oliwki pisze. Dla Oliwki, tutaj mamy kolejne psiaczki i króliczki. Co ty mnie? O nie, wiedz ile tam jest rzeczy. Ale tutaj jest list i słuchajcie, to jest chyba najważniejsze, bo tutaj w tym liście dowiemy się, od kogo przyszła do nas ta paczka i prawdopodobnie będzie też zdjęcie. Dobra, patrzę jeszcze, na pewno mamy jeszcze Sky. I tutaj już wszystko wyjęłyśmy, przepraszam. I jaki gumek jest. I słuchajcie, tutaj mamy jeszcze dwie figurki, mamy Sky i mamy jakiegoś słodziaka królika. Mamy też listę kanałów, które najbardziej lubi Julka i oczywiście pierwszy to jesteśmy my, czyli Darliwka, bardzo dziękuję. Drugi to kanał Gen Z, potem mamy Misia i ja na piątym miejscu. Ej, nie ma czwartego. Zapomniałaś o czwartym miejscu, ale jest Mister Drobny, czyli nasz Dawid, potem jest ekipa. Jakie jej czwarte miejsce? Nie ma czwóreczki. Potem jest Sara i Wiktor, Miss Aga i Mariwo, więc bardzo dziękujemy, że podzieliłaś się z nami tą listą. Wszystkich znamy i bardzo lubimy. Tutaj wam pokażę wszystkie rzeczy, które Oliwcia znalazła w pudełku. Ja tutaj są superowe. Idę włożyć to do miski. Nie, na razie nie, zostaw sobie to do kąpieli. Tutaj mamy gumeczki, które można założyć na przykład na ołówki. Tu jest taka mega wielka gumka. Piękna kareta, jak z Kopciuszka, moja ulubiona bajka to była w dzieciństwie. Ale nie patrzyłam. Pamiętam, patrzyłam i pokazywałam. Tutaj pamiętam, jak ta, bajka się nazywała. Jak ta bajka się nazywała? Dawaj, myśl szybko, piszcie w komentarzach widzowie, jeżeli wy wiecie, bo ja pamiętałam, ale zapomniałam. Kenzia. Nie, jakoś inaczej na pewno. Tutaj mam... Lulu i ja! Nie, tutaj bransoletka jeszcze, a tutaj co za fajny stworek, to jest jakaś mysza czy kot? Kot! I on jest jakiś meksykański, bo wiesz, on ma taki ten... Moji Popsik, ale fajna gumka. Gdzie? Tu jest Moji Popsik. Moji Popsik. O matko, ej właśnie, to jest od niej. To jest od niej na bank. I była taka bajka i ja to nawet kiedyś oglądałam. No chyba od niej, bo ja już teraz nie wiem. No jak to się nazywało?
Jula, z całego serca dziękujemy Ci za paczkę, to była super niespodzianka i naprawdę super ją było otwierać, sprawiłaś nam wiele radości. Pozdrawiamy Cię z całego serduszka, ja oczywiście tutaj moją połówkę serduszka dokładam. Mam nadzieję, że nasz unboxing Ci się spodobał, no bo my po prostu byłyśmy zachwycone i mega zaskoczone. Niespodziankę dla Stasia, tak jak powiedziałam, otworzymy na Instagramie razem ze Stasiem. Co to tam może być? Próbuję. No dzisiaj próbuję podejrzeć, ale nie daję rady, a Oliwka, słuchajcie, już sobie tutaj szykuje, bo będzie chyba robiła coś, pożyła. Tak, wiem, to już chyba ze tego. Czego? Z tego? Tego, co był marszał i tak dalej. Tak? Ale tutaj Oliwka już chyba będzie sobie tutaj tworzyła jakieś rzeczy fajne. Oliwka bierze sobie kartkę i będziemy sobie tutaj teraz robiły... Kilka kartek. Dobra, okejka. I będziemy sobie tutaj robiły jakieś potworki, ludziki i tak dalej. Tylko musimy to jakoś ogarnąć, bo zobaczcie ile... Ej, ale wiecie co powiem wam? Że ten bryloczek normalnie... A co to jest? To jest klej, prawdopodobnie. Nigdy nie widziałam takiego bryloczka, który szczeka i jeszcze jest latarką. Ja to biorę. Biorę go do kluczy. Ona chce mi go zabrać, a ja jestem poszkodowana, Oliwka. Ja jestem chora, mam kuku, mam si i nie mogę go oddać. On jest mój, on jest dla mnie. Przyszłam do łazienki, bo chcę wam jeszcze coś pokazać i teraz dopiero zauważyłam, że z tych ust zaczęła mi schodzić skóra i ciekawe, co dalej z tego będzie. Mam tylko nadzieję, że nie będzie widać jakiegoś siniaka. A chciałam wam pokazać taką piankę, którą ostatnio kupił dzieciakom Dawid. To jest jakaś pianka chlapu chlap, piankolina do kąpieli i lepienia i słuchajcie, ona jest naprawdę super. Miesza się tą butelkę, wyciska się i mamy normalnie takiego jakby slajma, takiego glutka. Pokażę wam, jak to działa tutaj na mojej dłoni, bo jeżeli lubicie przesiadywać w wannie czy tam w prysznicu i znudziły wam się te wszystkie gluty i tak dalej, to zobaczcie, potrząsamy i uwaga, tak to wygląda. Wygląda troszeczkę jak pianka do golenia, ale z tego normalnie możecie sobie, zobaczcie, no to się bierze tak, w ten sposób. Ładnie pachnie, pięknie pachnie gumą balonową. Oliwka się tutaj dołącza do lepienia. Nie, to nie pachnie gumą. Pachnie gumą balonową bardzo. I z tego normalnie możecie sobie pod prysznicem czy tam podczas kąpieli lepić różne kształty. Ja teraz dla was tutaj próbuję ulepić serduszko dla moich kochanych widzów. Mam nadzieję, że mi wyszło. Zobaczcie, no wyszło mi. To jest serduszko dla was, kochani. Dziękuję, że jesteście. I to naprawdę ładnie pachnie. Moje usta od tego gadania się zrobiły brzydkie bardzo. Więc kochani moi, dziękujemy za oglądanie, my już się powolutku z wami żegnamy. Szykujemy się do nagrań kolejnego odcinka, takiego wieczornego trochę, więc czekajcie, bo mam nadzieję, że wam się bardzo spodoba. Na razie nie będę zdradzała, co to będzie. Będziemy nagrywać wieczorem, tyle mogę wam powiedzieć, więc bardzo dziękuję, że jesteście. Każdemu po prostu wysyłam serducho i serdecznie pozdrawiam. Właśnie ten live z pozdrowieniami, ja ciągle o nim pamiętam, tylko muszę sobie znaleźć czas taki wieczorem, żeby wszyscy byli dostępni, żebyście, wiecie, byli po szkole, każdy mógł wejść chociaż sobie tam na chwilkę, bo ja chciałabym was właśnie wszystkich tam pozdrowić, pogadać sobie z wami, może odpalimy sobie tokebokę, coś pobudujemy, albo pootwieramy na przykład Milka Secret Boxy, zobaczymy, wymyślę tak, żeby było fajnie, więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie, jeżeli odcinek wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I coś mi się chyba ścięło, ale skończyłam na pewno na tym, że jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawiacie łapki w górę, dzwoneczek, subskrypcję z dzwoneczkiem, oczywiście wtedy będziecie powiadamiani o każdym naszym nowym odcinku. No i co, jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie i już żegnam się z wami, do następnego, hej! Hej!